Pisarze, rysownicy, podróżnicy, twórcy, poeci, muzycy i inni czyli wszyscy, których nie chciałbyś spotkać w ciemnej uliczce, a znajdziesz ich w fantasmagorii. Wojciech, pianista, agent Ciapuś. Mamo, jak się cieszę? zawołała mała Zuzia, biorąc na ręce nowego członka rodziny. Małego labradora, o sierści delikatnej jak pyłek dmuchawca i złocistej odcieniem kojarzącym się z polem rzepaku w pełnym słońcu. Jest taki kochaniutki, zobacz, jak otwiera pyszczek, może jest głodny. Mama wzięła się pod boki. Jeśli sądzisz, że twoje obowiązki polegać będą jedynie na karmieniu, to jesteś w błędzie. Będziesz go wyprowadzać na spacery, a dopóki jest młody, będziesz sprzątać po nim w domu stwierdziła autorytatywnym tonem. Zanim dotarła do domu, zastanawiała się, dlaczego kupiła tego psa. Czy dlatego, że chciała spełnić marzenie córki? Czy dlatego, że uległa namowie znajomego od męża, którego suczka urodziła pół tuzina szczeniąt? Teraz zastanawiała się nad reakcją męża, który nie lubił zwierząt i tolerował jedynie te, które siedzą w zagrodzie, w kurniku, chlewie... Albo po prostu leżą na talerzu w postaci kotleta lub rolady. Zuzia pomarkotniała wyraźnie, wyobrażając sobie sprzątanie sików i kup swojego popila. Ale mama dobrze wiedziała, co robi, nakładając na nią te obowiązki w chwili pierwszego zachwytu. Mimo smutnej minki. Zuzia przytaknęła i wróciła do głaskania stworzonka po puszystej sierści. Wieczorem wrócił tata. Kiedy został politykiem, bardzo dużo czasu spędzał poza domem. Dziewczynka zawsze z radością go witała, choć nieraz przychodził długo po tym, jak zasypiała. Tak było i tym razem. Tomasz Obrębski, świeżo upieczony poseł, przekroczył próg mieszkania. Siłował się przez chwilę z zamkiem, próbując wyciągnąć klucz, ale zanim mu się to udało, nadepnął na coś miękkiego. I w jednym momencie poczuł przenikliwy fetor, który wkręcił mu się w nozdrza z mocą wiertarki udarowej. Jasna kurr! Warknął z cicha i zapalił światło. Pedantyzm i natura wiecznego czyściocha czyniły go nieznośnym do tego stopnia, że potrafił zrobić awanturę o mikroskopijną smugę osadu na dnie kubka. Karolina, żona Tomasza i mama Zuzi Wpadła więc na pomysł kupna zmywarki. Kupiła ją i od tej pory mąż mógł mieć pretensje co najwyżej do maszyny. Poprawiał po niej, huchając i pucując naczynia. A skoro już zaczynał, żeby zaparzyć sobie kawę lub usmażyć jajecznicę, nie umiał znieść, że część naczyń jest wyczyszczona na glans, a reszta nie, więc szorował wszystkie. Jednak kupa na podeszwie drogiego buta to było o wiele za dużo, walcząc ze wstrętem zdjął but. I przeskoczył przez zaminowany teren długim susem w stronę łazienki. W pierwszej chwili chciał wrzucić buta do kabiny prysznicowej, zmitykował się jednak. Nie wyobrażał sobie kąpieli w kabinie, w której kiedykolwiek pływałaby kupa, więc wrzucił go do toalety. Spłukał raz, potem drugi, lecz to nie dało widocznych efektów. Zachodził w głowę, jak go wyczyścić, żeby nie pobrudzić rąk. Nagle opuścił głowę i stwierdził: że nigdy nie założył przecież buta, który pływał w sedesie dlaczego nie wróciłem go do pralki pomyślał no tak przecież wtedy nie ubrałbym żadnych ciuchów w niej wypranych Wytłumaczył się szybko skoczył do kabiny prysznic z zbudowanym filtrem gwarantem czystości wody był tym czego zawsze najbardziej potrzebował po wielogodzinnej pracy gdy już wyszedł z kabiny i wytarł się dokładnie ręcznikiem Zorientował się, że w całym zamieszaniu zapomniał o zamknięciu drzwi. Nie mógł nigdzie znaleźć kapci, więc pomaszerował na boso. Zobaczył, że drzwi są nadal otwarte, a klucz nadal jest w zamku. Odetchnął z ulgą, zbliżył się i ciap. Wdepnął bosą stopą. Rankiem obudził go głos córki, która piskliwie nawoływała jakiegoś ciapusia. Trwało to dość długo, więc w końcu usiadł na skraju łóżku. Obejrzał go dokładnie stopę, którą mył drżąc z obrzydzenia przez niemal dwie godziny. Co się stało, córeczko? Spytał ochrypłym głosem i spojrzał na dziewczynkę przez do połowy otwarte, zaropiałe oczy. Piesek, mały piesek, tatusiu. Wczoraj mama go kupiła od pana Janka, nigdzie go nie ma. Zachlipała, zasmarkała się i rozryczała na dobre. Tata może by ją przytulił, gdyby nie te. smarki. Wiedział już, kto zaminował wejście do mieszkania i odczuwał nawet mściwą satysfakcję. Że psa gdzieś diabli dzieli. Był pochmurny, dżdżysty poranek, długo wyczekiwane orzeźwienie dla zmęczonej upałem flory miejskich parków. Poseł Tomasz Obrębski stał w kilkukilometrowym korku. Według doniesień radiowych w okolicach skrzyżowania ulicy Wiejskiej z ulicą Rolną doszło do czołowego zderzenia się dwóch samochodów osobowych. Według relacji świadków, sprawcą wypadku był poseł Ireneusz Zawadzki, znany z pijackich wybryków, bywale z warszawskich nocnych klubów. Tomasz nie znał go osobiście, wiedział jednak, że jest posłem partii LSD, czyli siedliska najgorszych komunistycznych szumowi. Mimo, że pogardzał komunistami, to temu wymuskanemu elegancikowi wcale źle nie życzył oczach obramskiego. Jawił się jako źle wychowany dzieciak, którego komunistyczni rodzice, uwłaszczeni na nomenklaturze, nadmiernie rozpieszczali kieszonkowymi. Obrębski siedział zasępiony i śledził wzrokiem ruch wycieraczek. Zerkał co jakiś czas w stronę chodnika. Prowadzony był ruch wahadłowy, więc gdy ruszał, udawało mu się na chwilę wyprzedzić kulawego dziadygę. Natomiast gdy przystawał, dziad zostawiał go w tyle. Ze zdenerwowania bębnił palcami po desce rozdzielczej. Uderzał rytmicznie i tak. By nie zapomnieć o żadnym palcu. A gdy uderzył przypadkiem którymś o jeden raz za dużo, pozostały mi musiał zrobić to samo podgłośnił radio i wsłuchał się w treść podawanych przez pikera informacji. Policja zatrzymała psa przestępcę który pod pozorem nieznajomości działania samoobsługowych kas fiskalnych wynosił z supermarketów papierosy i alkohol. Informował dziennikarz. Tomasz doszedł do wniosku, że albo za mało ostatnio sypia i jest przemęczony, albo zawariował i powinien się leczyć. Teraz reszta życia spędzi w schronisku. Dotarło jeszcze jego uszu i wyłączył radio. Nagle zadzwonił telefon. Obrębski aż podskoczył. Tak go wystraszył dźwięk dzwonka. Chwycił telefon lewą ręką, prawą ciągle bęblił. Zerknął na wyświetlacz, zaklął w myślach i z wahaniem przyłożył go do ucha. Obramski, słucham! <coughs> Chciał nadać głosowi łagodne brzmienie, bo dzwoniącym okazał się jego szef. A on nie tolerował ani obcesowego tonu, ani zbytniej pewności siebie u podwładnych. Tomaszowi, nie udała się ta sztuka, zobuczał błonosowo i zakskrzeczał jak sroka. Tomeczku jest sprawa! Temper głosu wyrażał hardość i zdecydowanie, wbrew poufałej formie. Pamiętasz tamtą komisję sejmową? o spraw zwalczania ubóstwa? Naturalnie. Stał pan na jej czele ale od kiedy większość jej składu stanowili posłowie lewicy przygotowane projekty ustaw były tak absurdalne że wystąpił pan z tej komisji tak huknął przez słuchawkę niewiele brakowało żeby pod obrady sejmu trafiła propozycja poprawki do konstytucji która umożliwiałaby fizyczną likwidację ludzi biednych czyli zdaniem komunistów metodę na ostateczne rozprawienie się z biedą podejrzewam że miało to ośmieszyć mnie osobiście jako przewodniczącego tej komisji ale jest też całkiem możliwe, że sami poważnie traktowali ten pomysł. W końcu dolewaki! parsknął pogardliwie. Nastała chwila ciężkiego milczenia. Tomasz miał wrażenie, że umilkł nawet silnik jego Volkswagena i cała ruchliwa ulica rolna. Wiesz tomeczku? przerwał ciszę szef. Teraz kopę forsuje ten pomysł. Co takiego? Abremskiemu oczy niemal wyszły z orbit. Mamy mniejszość. Jeśli Sejm to klepnie, a Senat zatwierdzi, to z całą pewnością nie uratuje tych ludzi prezydent komunista. Kiedy będziesz? Coś mi się tu spóźniasz. Przepraszam, stoję w korku. Masz 10 minut. Udział szef. Po czym się rozłączył. Niech mój za co się Poseł, to poseł, poseł, poseł. Tymczasem poseł Ireneusz leżał na chodniku reanimowany przez sejmowy personel medyczny, który zawsze zjawiał się na czas, gdy w sejmie, bo w jego pobliżu wybrańcy narodu robili sobie krzywdę własną głupotą lub brakiem wyobraźni. Młody poseł Irek rzadko był widziany trzeźby. Teraz też jego omdlenie i utrata przytomności spowodowane były bardziej pijackim Amokiem niż obfitym krwotokiem z ramienia czoła. Gdy wieziono Irka do szpitala na ostry dyżur, a zastrzyk adrenaliny przywrócił mu częściowo świadomość. Coś o psach czy o ludziach z psimi głowami. Personel medyczny przy całej powadze i dramatyzmie sytuacji nie mógł powstrzymać się od śmiechu. Maszysko Sejmu jaśniało bielą na tle szarego miasta. Pobrębski wjechał na parking i zajął miejsce między nowym Porsche posła Markowskiego i Audi C4 woźnego z portierni. Można by się zastanawiać, jak zwykły woźny wszedł w posiadanie takiego cacka, ale skoro nikt nie dociekał, to oznaczało, że albo zarobił tyle na portierni, albo kupił mu go zięć były wiceminister w Ministerstwie Zdrowia Psychicznego Kotów do lat dwóch. Teraz podobno ważny udziałowiec jakiejś spółki skarbu państwa. W drodze do sali plenarnej minął jeszcze kilku paparazzi, ale ci na szczęście zajęci byli odpytywaniem rzecznika jego partii, więc nie zwrócili na niego najmniejszej uwagi. Dopadł drzwi sali, której trwała już narada. Nim otworzył drzwi, przetarł wierzchem dłoni po rzęściście zraszające czoło. Wlazł. Z dzień dobry! Wydyszał, przepstępując próg z takim ukłonem, jakby obawiał się czołowego zderzenia z Framugą. Sala, w której został ośmiu prominentów, całkowicie zamarła. Przez chwilę jedynym, co słyszał, było tykanie wielkiego ściennego zegara. Siadaj, Tomku. Prezes niedbałym gestem wskazał krzesło ustawione przed jego biurkiem. Tomasz poczuł się głupio, gdy dotarło do niego, że jest jedyną siedzącą osobą w sali. Po sekundzie dotarła jeszcze obawa, że rozmowa przybierze formę przesłuchania. Po następnych kilku obawa się potwierdziła. Słuchaj, no obrębski. Zaczął za plecami Tomka Paweł Melka, minister spraw wewnętrznych. Widziano dzisiaj około pierwszej w nocy, jak z twojej klacki schodowej wychodzi pewien dobrze zakonspirowany agent, którego ostatnio zaczęliśmy śledzić, a który wygląda nietypowo. To znaczy, Tomasz odwrócił głowę i spojrzał w małe świńskie oczka, ledwie widoczne pod zwałami tłuszczu. I jak pies! Wysyczał lustrując Tomka bacznym spojrzeniem. Eee, nie mam żadnych znajomych wśród policjantów. Zamknij się! Ze spacną otwartą dłonią w blad biurka, jeszcze damy ci się nagadać. To po prostu pies. Szczeniak chyba bo mały taki. Wybiegł z twojej klatki z jakąś teczką w zębach, nasz konfident nie zdążył go złapać, bo jak twierdzi zgubił trop po jakichś dwustu metrach pościgu, musisz nam powiedzieć, jakie ważne informacje wykradł. Teczka miała kolor czerwony. Tomasz poważnie się zasępił. Postarał się chwilowo nie myśleć o psie i skoncentrować na kwestii teczki. W teczce mogły być ważne dokumenty, informacje wagi państwowej. Otrzymał ją tej samej nocy od pewnej zakapturzonej postaci, która od jakiegoś czasu traktowała Tomka jako zaufanego łącznika, to Tumfackiego prezesa. Dziś rano szukał tej teczki, ale że śpieszyło mu się nieco, postanowił kontynuować poszukiwania po powrocie z pracy. To był. Zaczął i zająknął się. Pod spojrzeniem prezesa wziął głęboki oddech. Otrzymałem wczoraj teczkę od naszego informatora. Przyniosłem do domu. Rano dowiedziałem się, że, że w moim domu był jakiś pies. Podobno żona kupiła go od naszego znajomego. Pies uciekł, bo przez nie uwagę zostawiłem otwarte drzwi. Wyjaśnił. Tak więc nie masz dla mnie tych informacji? Wasz prezesa pokrył karminowy rumieniec. Masz się odzyskać, rozumiesz? rozumiem jeśli nie odnajdę wyrzucicie mnie z partii i z klubu poselskiego. jeśli ich nie odnajdziesz jeśli ich nie odnajdziesz odwiedzicie seryjny samobójca idioto. i to bynajmniej nie z mojego poduszczenia Prezes wyraźnie upajał się wyrazem twarzy Tonka. Nawet lekko uśmiechnął się pod wąsem. — Dostaniesz do pomocy tamtego konfidenta. — Przyprowadźcie go. Zwrócił się do mężczyzn stojących najbliżej drzwi, wychodzących do gabinetu prezesa. — Jak rozpoznaliście w nim agenta? — Wszystkie psy wyglądają tak samo. — spytał skonsternowany. Gdy dwaj mężczyźni zniknęli w drzwiach gabinetu. — Po zapachu — rzekł Paweł Melka, wskazując palcem drzwi. Tomasz odwrócił się i zamarł. Jego oczom. Poza dwójką mężczyzn ukazało się pies. Mały, tłustiutki kundelek o jasnobrązowej sierści. Poznaj naszego terenowego współpracownika. Rzekł uroczyście prezes. Podajcie sobie dłonie czy łapy, czy co tam macie. Oto konfident Pimpek. rozpogodziło się. Tomasz zatrzymał się na parkingu przy supermarkecie, zdjął okulary przeciwsłoneczne i spojrzał z niechęcią na swojego wspólnika siedzącego z wywieszonym jązorem na miejscu pasażera. — Chcesz coś do jedzenia? — spytał. — Hał, hał! — odpowiedział pimpek. — To czekaj tu. Zrobię tylko drobne zakupy i złożymy wizytę pewnemu człowiekowi. Pies nie odpowiedział. Zajęty był drapaniem się za uchem. Obrębski wysiadł z samochodu Zatrzasnął drzwi i pomaszerował w stronę sklepu. Wnętrze przywitało go miłym chłodem klimatyzatora i odgłosem nieregularnego, drażniącego pikania, dobiegającego od kas fiskalnych. Podniósł jeden ze stojących na ziemi podręcznych koszyków, po czym ruszył w głąb sklepu. Przy regałach z psim żarciem zauważył znajomą sylwetkę, lekko zgarbionego jego mościa który przez okrągłe okulary w starożytnych, miedzianych oprawach usiłował przeczytać treść etykiety na odwrocie jakiejś kociej karmy. Obrębski rozpoznał w nim Jurka, kolegę z klasy i najdziwniejszego człowieka, jakiego w życiu spotkał. Postanowił udać, że go nie widzi. Odwrócił się na pięcie i już miał przejść na dział z chemią, gdy dobiegły jego uszu. Cześć Tomku! Przystanął, obejrzał się i napotkał wzrokiem wzrok dawnego kolegi szczera twarz tomasza przybrała wyraz bezbrzeżnego zaskoczenia o witaj cześć z udawaną życzliwością i ledwie skrywaną niechęcią powitał znajomego wiesz troszkę się śpieszę jurek zbliżył się powolnym kolebiącym krokiem okulary dyndały mu pod brodą zawieszone na kolorowym sznurku zbliżył nos do koszuli tomka poniuchał i spojrzał mu w oczy stałeś się miłośnikiem zwierząt uśmiechnął się szelmowsko. Wiesz, że mojego węchu pozazdrościć mogą nawet myśliwskie charty. Nigdy nie lubiłeś zwierząt. Skąd ta nagła odmiana? Nadal ich nie lubię, odciął się Tomasz. No dobra, nie mam wcale aż tak dobrego węchu. Zwyczajnie zwróciłem uwagę na to, że wodziłeś wzrokiem po puszkach z psią karmą. Przyznał. Przeczytasz mi, co czujesz napisane? Wskazał palcem drobny druk na etykiecie trzymanej w dłoni kociej konserwy. Obrębski pochylił się lekko i przeczytał. Zdrobnione mięso wołowe z dodatkiem kocimiętki. Smaczne, pożywne i lekko wyskokowe. Tomek nawet się zainteresował. Dalsza część tekstu wprawiła go w osłupienie. Zalecamy zachowanie ostrożności i umiaru w podawaniu karmy. Spożywana w większych porcjach może wywołać poważne zmiany osobowościowe. Do najczęstszych objawów Należy tak zwany syndrom wigilijny, czyli zdolność zwierząt do posługiwania się artykułowaną ludzką mową. Świetnie, właśnie tego szukałem! rzekł Jurek z satysfakcją i idiotycznym pełnym ubytków oraz próchniczych ciemnych zakamarków uśmiechem. Chcesz rozmawiać ze zwierzętami? Po co? Co taki kot może powiedzieć poza tym, że jest głodny albo że jest mu strasznie przykro, bo nie zdążył do kuwety? Kotom nigdy nie jest przykro! stwierdził i uciął. Najwyraźniej no nie chcąc odpowiadać na zadane pytanie. Jest jakieś psie żarcie o podobnych właściwościach? spytał Tomek. Chcę kogoś skłonić do mówienia, a napotkałem, nazwijmy to barierę językową. Nie wiem, nigdy nie wpadłbym na pomysł porozmawiać z psami. Jurek spojrzał na Tomka jak na idiotę. Albo nie, jak na dziecko które właśnie oznajmiło, że widziało świętego Mikołaja mknącego przez nocne niebo reniferowym zaprzęgiem. Po chwili, którą wykorzystali na chodzenie po sklepie i wspominanie dawnych dobrych czasów, kiedy to byli piękni i młodzi, stanęli w kolejce przy kasie. Może nie tak znowu piękni, bo Jurek, nawiasem mówiąc, zawsze był równie paskudny, co dzisiaj. Klientów było sporo, to też minęło trochę czasu. Nim zostali obsłużeni. Wrażliwy węch Tomka przez cały ten czas atakowany był przez intensywny, śmietnikowy, smród pochodzący najpewniej z ust Jurka, bo wzbierający na sile w chwili, gdy je otwierał. Ekspedientka obsłużyła Tomasza i pożegnała się grzecznie. Spojrzała z obrzydzeniem na Jurka. Który zamiast się przywitać, grzebał w połatanym, wypchanym jakimiś brudnymi gałganami tobołku i mruczał coś pod nosem. Po chwili wydobył jakiś zawiniątko i rozwinął je. 39 złotych i 15 groszy, powiedziała kasjerka. Zagrajmy w grę! Rzucił wesoło Jurek i postawił na lodzie wypchanym niedziakami worek nylonowy. W tym woreczku powinno być 40 złotych. Jeśli okaże się, że jest więcej, to pani wygrała. Jeśli zaś okaże się, że jest mniej, nachylił się w stronę sprzedawczyni. I zniżył głos. To ja wygrałem. Obramski stojąc opodal przyglądał się tej scenie z otwartą gębą. Był zażenowany i bał się, że każdy będzie go teraz kojarzył z tym kloszardem. Postanowił oddalić się chyłkiem. Czekaj, Tomku, już idę zawołał za nim Jurek. W ciągu kwadransa, który tomasz spędził w sklepie, upał zdążył przerobić jego czarnego Volkswagena w rozgrzany piekarnik. Włączenie nawiewu o dziwo spotęgowało to wrażenie, czyniąc z niego piekarnik z termoobiegiem. Pies siedział grzecznie, merdał ogonem i wpatrywał się maślanym wzrokiem w reklamówkę z zakupami. Tomasz wyciągnął półlitrową mineralkę, odkręcił nakrętkę i przechylił butelkę nad łbem kundla. Pimpek chłeptał zapamiętale spływającą strugę wody w efekcie połowę rozchlapał znacząc tapicerkę plamami i naciekami musiałeś się okropnie męczyć zamknięty w tym piecu rzucił żartobliwie ale i nie bez współczucia tomasz sporo słyszał o tak zwanych bohaterach którzy widząc zamkniętego psa w samochodzie natychmiast rozbijali szybę by go oswobodzić a potem nie dość że właściciel samochodu musiał na własny koszt wstawiać nową szybę to w dodatku zostawał napiętnowany jako zwyrodnialec znęcający się nad zwierzętami. Tomasz nie znosił zwierząt, ale stokroć bardziej nie znosił obrońców zwierząt. Już miał ruszać, gdy rozległo się miarowe puk-puk-puk. I jak na komendę spojrzeli on i pies przez boczną szybę na postać w mundurze. Tomasz zaklął wściekle i z ociąganiem uchylił drzwi. Dzień dobry, starszy ospilant Marcin Ziętek. Przedstawił się. Dzień dobry, to może Wrębski. Poseł na sejm. Tomek podetkał mu pod nos immunitet poselski. Aha, w porządku. Ehm, dziękuję C bardzo. szeroki drogi. Rzucił przymilnie, zasalutował i poszedł w cholerę. A więc tak to działa. Nawet nie podejrzewałem, że gliniarz odpuści. A tu patrzcie, wystarczył jeden dokument i już gała mu zmiękła. Pomyślał Tomek. Kim jest ciapuś? Siadaj Tomek, napijesz się czegoś? Straszny upał się zrobił. Jan Podpalski rozsiadł się wygodnie w ogromnym fotelu okrytym zamszową kapą, założył nogę na nogę i, nie czekając na odpowiedź, nalał soku do smukłych szklanek przypominających kieliszki do szampana. Znajdowali się w klimatyzowanym apartamencie Janka. Niezłego psikusa ci zrobiłem z tym szczojakiem, co? Zaśmiał się tubalnie i zatrząsł potężnym brzuszyskiem. — Bardzo dowcipne, nie ma co, burknął Tomkowi wcale nie było do śmiechu. Co to za pies? Czemu podrzuciłeś mi tego szpiega? Dla kogo pracujesz? Za dużo pytaj naraz. Odpowiedział spokojnie. Założył ręce za głowę i przeciągnął się aż coś chrupnęło i sięgnął do talerza z ciastkami. Spróbuj tych z bitą śmietaną mówię ci wyborne. Przejdź może do odpowiedzi, bardzo cię proszę. No dobrze, już ci mówię. Spojrzał w kąt, gdzie siedział Pimpek. Możesz najpierw wyprowadzić tego tam. Wskazał palcem. Wygląda mi na konfidenta. Pies spojrzał na niego złym wzrokiem i wyszczerzył groźnie kły. Widocznie słowo konfident uznał za obelgę, albo zwyczajnie zezłościł się, że nie będzie mógł podsłuchiwać. Jednak po chwili sam nieponaglany odkleił tyłek od posadzki i wyszedł z pokoju. Podpalski podszedł do drzwi i zatrzasnął je za maszystym ruchem ręki. Dziwna sprawa z tym szczeniakiem. Gospodarz westchnął ciężko, gdy uwalił się z powrotem na fotel. Tomasz słuchał w skupieniu. Mam sukę. Wabi się kora. Oszczeniła się trzy miesiące temu. Doliczyłem się pięciu szczeniąt. Nie było sensu ich nazywać, bo wszystkie wyglądały tak samo. Minęło trochę czasu, psiaki szybko rosły, przybierały na wadze. Pewnego razu... Gdy wraz z żoną grillowałem w ogrodzie, przyglądałem się szczeniakom, jak czochrają się jedno o drugie. Policzyłem je odruchowo i wiesz co? Było ich sześć. Podrzucili ci jedno? To było pierwsze, co przyszło mi na myśl, przyznał Jan. Bez trudu namierzyłem szczeniaka, który nie pasował do reszty. Na łebku miał białą łatę, stąd imię Ciapek. Później zwróciłem uwagę na to, że zachowywał się jakoś tak inaczej. Był strasznie ciekawski, podsłuchiwał, podglądał, znikał na długie godziny, żeby znów pojawić się nie wiadomo jak, nie wiadomo skąd. Pewnego razu żona zauważyła, że siłuje się z klamką od okna. Przyczaiła się ciekawa, co zrobi. A on otworzył okno, stanął na parapecie, wskoczył na balkon, z balkonu zjechał po balustradzie na ziemię i potruchtał w stronę furtki. Żona wybiegła z domu i wyjrzała nad żywopłotem na ulicę. Zdążyła zobaczyć, jak ciapek wskakuje do jakiejś furgonetki, która od razu ruszyła z piskiem opon. Wrócił wieczorem, pojawił się znów nie wiadomo jak, nie wiadomo skąd. — Czyli jego prawdziwy właściciel mógł się nim posługiwać, jak jakimś urządzeniem szpiegowskim? — spytał poważnie Tomasz. — Przecież mógł zaszyć gdzieś pod skórę jakieś ustrojstwo do podsłuchiwania. — Przeskanowałem go całego wykrywaczem metali. I nic, więc raczej to nie wchodzi w rachubę. Podpalski próbował przekonywać samego siebie. Wiesz, może ciapek po prostu opowiadał mu o wszystkim, co u ciebie widział lub słyszał. Widziałem taką karmę w sklepie. Gospodarz podniósł brew i spojrzał na Obremskiego jak na idiotę. A Tomasz umilkł świadom, że się ośmiesza. Jak się wkrótce okazało, Ciapuś był agentem CIA i szpiegował dla rządu amerykańskiego. Tomek dowiedział się o tym od prezesa, który był na tyle roztropny, by do tropienia szpiega zaangażować nie tylko pierdołowatego Tomka Obrębskiego i głupawego kundla Pimpka, ale i sztab ludzi stajnych służb. Prezes w krótkiej rozmowie telefonicznej kazał Tomkowi, by ten niezwłocznie udał się ze swoim wspólnikiem do jednego z warszawskich wesołych miasteczek, gdzie zdaniem tajnych służb ma dość do spotkania ciapka z jakimś oficerem wywiadu amerykańskiego. I by zdekonspirował obu. Najważniejsze jednak, jak przykazał prezes, by udało się Tomkowi odzyskać skradzioną przez agenta teczkę. — Z psami nie wolno! — przemówił ochrypłym, wisielczym głosem leciwy ochroniarz stojący z założonymi rękami i tarasujący wejście na teren obiektu. Tomek i Pimpek popatrzyli po sobie z głupimi minami. To jest człowiek moje dziecko tylko że z poważną wadą genetyczną wyjaśnił Obrębski, podnosząc psa i podsuwając go pod nos ochroniarzowi. Niech pan mu spojrzy w oczy i powie, że przez to, jak wygląda, nie będzie mógł nigdy pojeździć na roller rollercoasterach. Cieć spojrzał w czarne, ślepia pimpka, i z wahaniem przysunął rękę, by go pogłaskać. Pies poddał się pieszczocie. — Jesteś pan idiotą — rzekł z westchnieniem. — Ale pies jest wyraźnie od pana mądrzejszy i nie wygląda groźnie. Możecie wejść, ale za psa zapłaci pan ekstra. — Dziękuję — Tomasz przełknął z niewagę. Pośród diabelskich młynów... Pokojów strachu i innych tego typu wynalazków, Tomek wypatrzył małą knajpkę, gdzie poza popcornem, fast foodami i watą cukrową można było zamówić kufel zimnego piwa. Wokół zgiełk panował nieopisany, to też wytropienie agentów po treści prowadzonej rozmowy było całkowicie niemożliwe. Tomek liczył za to na niezawodny psi węch Pimpka. Wywęszenie ciapusia powinno udać mu się bez trudu. Siedzieli naprzeciw siebie Obręski zamówił piwo dla siebie i miskę z wodą dla swojego towarzysza. że rysownicy, podróżnicy, twórcy, poeci, muzycy i inni, czyli wszyscy, których nie chciałbyś spotkać w ciemnej uliczce, a znajdziesz ich w fantasmagorii.